Moja historia z muzyką to jest trochę jak to przysłowie, najciemniej jest pod latarnią. Bo uczyłem się tego od najmłodszych lat, ale w pewnym momencie z tego zrezygnowałem, żeby zrozumieć, że bez tego czuję wielką pustkę i do tego wróciłem już na własnych zasadach. Staram się w ogóle nie myśleć o muzyce jako stylach muzycznych, jako szufladach, bo to nie jest moje zadanie, to nie jest mój zawód. Tym się będą zajmować inni, a ja robię muzykę, którą czuję, która wydaje mi się prawdziwa. I to, jak zostanie nazwana później, to już nie mam na to nawet wpływu. Fajnie by było wrócić do czasów, w których muzycy wydając płytę i robiąc jakiś projekt kojarzyli się, ich marka kojarzyła się z danym słowem i gwarancją jakości. Dobrze by było, gdyby te czasy wróciły. Ciężko mi się przechodzi przez drzwi, przez okna lepiej, ale najchętniej to rozbijam głową mury, bo się nie chcę dopasować artystycznie do niczego często, co utrudnia trochę realizowanie swoich marzeń. Fajnie jest wyjść z tej strefy komfortu i poszukać czegoś więcej, bo chyba tylko wtedy wydaje mi się, że możemy się unieść ponad ziemię troszeczkę, chociaż ten centymetr. Daję słowo, że będę robił muzykę, z której będziecie dumni.